Słuchacie Państwo audycji Rozmowy z widokiem na ratusz. Drugi gość, zgodnie z zapowiedzią, Tomasz Tamborski, starosta kołobrzeski, przybył do nas zapraszać na festiwal Nadzieja, ale zanim to nastąpi, to wykorzystam jego obecność, żeby, oczywiście nie powie, ale podejmę dziennikarski trud. Co to za osoba ma uratować Kotwicę, panie starosto? Czy Kotwicę może uratować wiele osób. To nie ma sytuacji takiej, w której jedna osoba mogłaby uratować Kotwicę. Jeżeli wokół Kotwicy uda się stworzyć zespół ludzi, którzy wierzą w jej sukces, to taki sukces na pewno nastąpi. Ale ta tajemnicza osoba, o której pan wie, a o której my nie wiemy i która, że tak powiem, ma wjechać do Kołobrzegu na białym koniu. Pamiętam, że w zwyczaju moim jest taka konstrukcja, że kiedy następują fakty, to tymi faktami bardzo chętnie się z państwem podzielę i musimy poczekać na fakty, a kiedy nie na... Kiedy to nastąpi? Panie rektorze, no, wymusza pan na mnie pewne rzeczy, o których ja... Ale dzisiaj? Nie słyszałem, chcę, że dzisiaj. Nie chcę na dzisiaj się wypowiadać. Ja wydaje mi się, że mamy czas do piątku, tak? I do piątku generalnie na wszystko musi... Ale dzisiaj się pan spotyka? Musi to wszystko zostać wyjaśnione. Rzeczywiście trudno się rozmawia z jakimkolwiek kontrahentem zewnętrznym, kiedy nie ma takiej inicjatywy dotyczącej samego miasta Kołobrzeg, no bo zawsze każdy będzie pytał, a ja w jaki sposób zachowuje się właściciel, w jaki sposób zachowują się kołobrzescy przedsiębiorcy. Jeżeli tutaj od nas, z gniazda, że tak powiem, takie deklaracje nie padną, no to trudno jakiekolwiek rozmowy w tym momencie prowadzić. Ale byli wczoraj przedsiębiorcy, uzyskał pan jakieś deklaracje takie? To znaczy deklaracje musi uzyskać pan prezes Trajanowski, tak? To nie jest tak, że starosta kołobrzegi. Ale ma pan argumenty do rozmowy, że... Ja się spotykam za parę minut z panem prezesem i pan prezes, wiem, że rano miał wykonać taki mailing telefoniczny i uzyskać ostateczne deklaracje. Jest pan przekonany, że uratujecie państwo Kotwicę? Nadzieja umiera zawsze jak ostatnia. Aha, czy jest rozłam w Platformie Obywatelskiej na temat Kotwicy? Ale panie doktorze, spotkaliśmy się, żeby rozmawiać zupełnie w innym temacie. Ja mam naprawdę fajne informacje, z którymi chciałbym się z panem i z państwem... No dobrze, tylko powiedzmy jeszcze, jest jakiś rozłam podzielić? Wśród... Nie, jesteśmy zwartą, dobrą drużyną. W każdym środowisku są różne zdania i te zdania są proszę artykułu. Dlaczego pan nie chce zaangażować pana prezydenta w rozmowy sponsorskie? Ale to trudno zrobić taką rzecz, no to jest przecież w świecie normalnym. No nie jest tak, że się umawiamy z kimś na rozmowę w dwie osoby, a przyjeżdżamy w sześciu. Tak? No dobrze, no, ale na konferencji prasowej pada deklaracja, że prezydent chce uczestniczyć i dowiaduje ale się, ja nie że... mam tego uzgodnionego z osobą, którą będę się spotykał. No proszę, żebyśmy szanowali ale się. Ale pan prezydent jest w Platformie Obywatelskiej. Ale pan to też. Przecież ja nie jadę wcześniej tam jako przedstawiciel Platformy, tylko jadę tam jako osoba, która chce pomóc i tutaj jakieś światełko... Na własny rachunek, czy na rachunek Platformy? Nie, na rachunek miasta Kołobrzeg, tak? Chcę, żeby ten sukces nie był sukcesem jednej osoby, to jest zespół, to jest drużyna i to zawsze będę podkreślał. Natomiast no tutaj walczymy o coś, co jest marką kołobrzeską. To funkcjonuje w Kołobrzegu od ponad 40 lat. To też ma swój wymiar uczuciowy, emocjonalny w Kołobrzegu, tak? No, zadzwoni pan do prezydenta, jak się uda? Znaczy, ja się z prezydentem naprawdę bardzo często mamy okazję spotykać i pewnie dzisiaj taka okazja będzie z racji na szereg imprez, które w Kołobrzegu mają miejsce, o których za chwilę chętnie się z państwem podzielę. Czy pan prezydent przyjdzie właśnie na festiwal, który będziemy za chwilę? No myślę, że każda osoba, która lubi poezję śpiewaną, coś tam dla siebie znajdzie. Zresztą ten zbliżający się weekend jest takim, w którym każdy coś dla siebie znajdzie. Te osoby, które lubią muzykę klubową, będą mogły pójść na Sunrise, posłuchać tego, no a te osoby, które z kolei bardziej lubią poezję śpiewaną, pewnie trafią do Łuczniczki. Zaprosiłem pana, bo także zaprosiłem organizatorów. Będziemy ten festiwal Nadzieja, bo o tym jest rozmowa, szeroko w radiu zapraszać do udziału, żebyście państwo skorzystali z tej okazji. A teraz Tomasz Tamborski, który jest tutaj z racji tej, że co, okazało się pan, że jest starosta jednym ze sponsorów, czy jak to należy powiedzieć? To znaczy, nie jesteśmy jako sponsor, jesteśmy jako współorganizator w tym zakresie. Jest szereg organizatorów, partnerów, wymienię tutaj partnerów medialnych, program drugi telewizji, Telewizja Szczecińska, Gazeta Wyborcza, oczywiście media, wszystkie koło
wszystkie. Trzeba wspomnieć o patronacie honorowym, pan minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, pan wojewoda Marcin Zydorowicz, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, starosta Kołobrzeski. Ta rozmowa z panem starostą jest rejestrowana, będzie ją można zobaczyć także w internecie i teraz nastąpi uroczyste okazanie plakatu oficjalnego i na tym plakacie jest herb starostwa. W tej chwili pan starosta właśnie pokazuje, kto będzie chciał, może sprawdzić. I na dole jest taka listwa. I na tej listwie jest między innymi starostwo, są wszystkie firmy sponsorujące i wspomagające. Jest nasz, także oczywiście nasze Radio Kołobrzeg, nie ma herbu Urzędu Miasta, czy się mylę? Nie ma herbu Urzędu Miasta, ale pytanie należy skierować nie do mnie. Ja tylko odpowiedziałem na wniosek, który został do mnie skierowany ze strony Fundacji Jacka Kaczmarskiego i znaleźliśmy na to pewne środki, pewną też pomoc organizacyjną i jesteśmy. No. Nie ma pęknięcia w platformie? Ale panie rektorze pyta o to po raz kolejny. Ja podkreślam, jest to temat chyba tylko medialny i tak najczęściej powtarzane właśnie przez państwa, przez redaktorów. Natomiast chcę usłyszeć jeszcze raz, że przy okazji festiwalu 9 za rok mamy jubileuszowy i może za rok już miasto będzie na liście. Ale ja pracuję w starostwie powiatowym i bardzo chętnie odpowiem na każde pytanie związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego, w zakresie Urzędu Miasta trzeba po prostu pytać pana prezydenta. No, pan będą śpiewać Kołobrzeżanie na tym festiwalu też? Myślę, że są takie momenty, w którym się śpiewa. Klaszcze tutaj publicznych naprawdę bardzo aktywnie się włącza do tego, co się dzieje na scenie, a naprawdę obsada tegoroczna jest wyśmienita. Piotr Machalica i Jacek Bończyk. Zresztą Jacek Bończyk wystąpi dwukrotnie. Będzie miał swój autorski program. To się rozpocznie o godzinie 23. Program nazywa się Mój Staszewski. Wcześniej będziemy jeszcze mieli rozstrzygnięcie konkursu. Mamy 16 uczestników. Prowadzić będzie Jarosław Gogała. To jest osoba, która jest znana nie tylko jako redaktor radiowy, telewizyjny, ale również osoba, która w kulturze naprawdę bardzo dużo zrobiła. Będzie prowadzona również licytacja. Szereg bardzo ciekawych rzeczy będzie można wylicytować. No a później od 23 właśnie ta noc taka romantyczna w wykonaniu Jacka Bończyka. Nie jestem w stanie przyjść, o której się to zakończy, bo jak znam publiczność kołobrzeską. Tradycyjnie będziemy siedzieć do rana. Do rana, ale też jest później jeszcze następny dzień. O godzinie 12 boisko piłkarskie przy ulicy Łopuskiego. Tam rozegrany zostanie mecz między fundacją a tutaj naszymi osobami z Kołobrzegu. A 17 godzina, o godzinie 17 warto pójść do hotelu Aquarius. Tam będzie premiera filmu o Jacku Kaczmarskim. Dziękuję serdecznie. Zapraszał Tomasz Tamborski, współorganizator, a nie sponsor, jak zostało ujawnione. Nadziei, która już za kilkanaście godzin się rozpoczyna w Kołobrzegu. Panie starosto, to ten 10 będzie, jest nadzieja, że nadzieja 10 będzie wspólnie robiona wspólnymi siłami miasta i starostwa? Ale to naprawdę nie jest pytanie... A nie postawił pan warunku takiego? Nie, jak nigdy takich warunków nie stawiam żadnych. W ogóle żadnych warunków nie stawiam, bo w kulturze warunków się nie stawia. Tak? Kulturę trzeba wspierać, trzeba ją animować, trzeba na nią przychodzić, w niej uczestniczyć, natomiast nie stawiać warunków. To jest organizator Fundacja Jacka Kaczmarskiego i z nią należy rozmawiać w tym zakresie. Naprawdę każdy współorganizator nie przeszkadza, w kulturze nie powinno być żadnych podziałów i ich na pewno nie ma. Przyjmujemy to za dobrą monetę. Dociekałem, trochę pomęczyłem, ale myślę, że zostanie mi wybaczone. Miłego dnia. Wie pan, że dzisiaj będą największe upały? Wiem o tym. Wczoraj już były spore. Podobno na sesji przegłosowano wczoraj Rady Miasta. Co gratuluję mocy sprawczej. No oni wszystko radnym mogą. No doskonale, no może nie wszystko, ale na pewno sporo. Zresztą będzie można tutaj za chwilę zapytać. Założy pan po południu krótkie spodenki? Tak, na korcie. A ma pan zdepilowane nogi? Panie redaktorze, no onieśmielamy pan. Nie, no bo teraz jest taka moda, że samorządowcy chodzą w krótkich spodniach. Interesuje mnie, czy depilują nogi. Wie pan co, ja tego nie robię, natomiast no, musi pan po prostu pytać innych samorządowców. Zdjęcia były nie
niewyraźne nie widziałem dokładnie. Trzeba było przyjść i osobiście się przekonać. Natomiast krótkie spodenki oczywiście są takim elementem, który trzeba nosić, a to, gdzie można zobaczyć mnie w krótkich spodenkach, to jest kort. Dzisiaj o godzinie 19 kolejny trening. Zbliżamy się do dwóch turniejów tenisowych. A propos, zamierzam w jakim powalczyć. Stroju się gra w tenisa według pana? W stroju tenisowym, jak sama nazwa wskazuje. Krótka koszulka, może być z kołnierzykiem, może a kolor? Być bez. Proszę państwa, kolory dzisiaj już są naprawdę biały dowolne. Nie jest obowiązkowy? To się kiedyś nazywało białym sportem, właśnie poprzez sposób, w jaki się tenisiści ubierali. Dzisiaj jest to cała paleta barw, od czarnego do białego. Na czarno też można w tenisa grać. Są osoby, rozpoczął to, jak dobrze pamiętam, Andre Agassi, który po raz pierwszy grał w czarnych butach i w czarnych spodenkach i dzisiaj jest to standardem. Aha. Ja mam jeden ze spodenek, ciemny granat, prawie czarny i bardzo fajnie wyglądają. Cała tęcza. Nie ma, dlaczego pan prezydent był w czarnych spodniach, nie ma żadnych ograniczeń. Wszedł grać w tenisa. Podobno. Dziękuję. Także dwa turnieje zapraszamy w sobotę. Nie mogę skończyć. Grał pan nie z panem... pozwolę panu pewnie rzeczy powiedzieć. Grał pan z panem prezydentem? W tenisa, tak. No. Tak. I jak? Graliśmy jeden mecz w Debla. Z moim partnerem wygraliśmy, ale naprawdę po wyjątkowo zaciętym... A zagrać jest singla Tambowski kontra Gromek? Bardzo chętnie, jeżeli tylko będzie taka możliwość na turnieju. Turniej rządzi się swoimi prawami, tak? To nie jest tak, że można sobie wybrać przeciwnika, no wtedy nie byłoby to najmniejszego sensu. Dobrze, mam ciekawą propozycję dla pana, ale to już państwo się domyślili, pan też, ale ogłosimy ją światu, jak jeszcze skonsultujemy z Januszem Gromkiem, prezydentem miasta Kołobrzegu. Derby kołobrzeskie w tenisa? O tym pan myśli? Myślę, tak, starosta kontra prezydent. Na czarno. Rozmowy z widokiem na ratusz. Tomasz Tamborski był gościem. Dziękuję bardzo. Do miłego usłyszenia. Dziękuję. Dobra, wysyłamy to. No to się przemęczył mnie. Życzę powodzenia panowie.